Co jest takiego niezwykłego w krakowskim rynku, poza jego oczywistym urokiem? Czy to na pewno był największy rynek średniowiecznej Europy? Dzisiaj o rynku głównym w Krakowie. Jestem na krakowskim rynku głównym. W tej chwili jest to taka dość wolna przestrzeń, idealna do tego, żeby zorganizować tutaj koncert na przykład na Sylwestra. No ale nie zawsze tak było. Zacznijmy może od słowa rynek. Pochodzi od niemieckiego słowa der Ring, oznaczającego dosłownie pierścień. Chodzi tutaj o to, że to był taki specyficzny plac targowy, otoczony pierścieniem ulicy. Ponieważ musicie wiedzieć, że nasz rynek główny to nie był typowy plac handlowy. To była kolejna strefa zabudowy, ale zabudowy specyficznej, no bo niemieszkalnej. W tej chwili została nam z tej zabudowy już tylko sukiennice oraz wieża ratuszowa. Ale kiedyś mieliśmy cały ratusz, mieliśmy spichlerz, mieliśmy dwie wagi handlowe oraz ponad 300 kramów dla handlarzy. Niesamowite jest to, że ten nietypowy plac, mniej więcej kwadrat o boku około 200 na 200 metrów, ustanowiony po 1257 roku, czyli ponad 750 lat temu, nie zmienił swojego kształtu przez cały ten okres oraz do dzisiaj jest centrum życia mieszkańców. Mówi się, że krakowski rynek to największy plac średniowiecznej Europy. No nie jest to do końca prawda, chociaż bardzo dobrze brzmi. Nasz krakowski rynek ma mniej więcej 4 hektary powierzchni. W takiej Pradze były dwa place targowe, obydwa większe niż nasz jeden rynek. Ale to nie tylko gdzieś tam w Europie były większe rynki, nawet w Polsce. W Polsce mamy dwa większe place targowe, w Olecku na Mazurach i w Latowiczu na Mazowszu. Rynek główny razem z całym Starym Miastem, z Radomiem i Kazimierzem są chronione przez UNESCO. UNESCO stworzyło swoją listę światowego dziedzictwa kulturowego w 1978 roku. To Kraków razem z kopalnią soli w Bielsce były jednymi z 12 miejsc otwierających tę listę. Wpisano wtedy dwa układy miejskie, krakowski oraz Quito z Ekwadoru, czyli nie Pragę czy Rzym, ale właśnie Kraków. Jeśli uważasz, że robię świetną robotę i lubisz poznawać ze mną Kraków, możesz postawić mi kawę, w opisie jest link do mojej zbiórki. Możemy również razem osobiście zwiedzać Kraków, bo jestem przewodnikiem. Możemy zwiedzać pieszo, meleksem lub rowerem, to już jak wolisz. W opisie będzie link po więcej szczegółów.